Prawie pewien, że to się może wydarzyć. No powiem tak, nie bez powodu trzymam kamerę. Ryba. O. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FUA. Dwa słowa wyjaśnień i zaraz lecimy na pstrągi. Na te pstrągi, na które miałem jechać z Łukaszem już 2 tygodnie temu, tak jak wam wspominałem na ostatnim live'ie. Niestety w dniu wyjazdu znowu gorzej się poczułem, do tego Łukasz dostał informację, że zeszła woda pośniegowa, bardzo zimna, bardzo brudna. Te ryby nie bardzo chcą reagować na nic, także nie było większego sensu, tym bardziej, że mamy setki kilometrów dosłownie, żeby dojechać na to miejsce. Odpuściliśmy, Łukasz zajął się swoimi rzeczami, ja zająłem się swoimi zdrowotnymi sprawami i w końcu chyba czuję się już dobrze, od kilku dni naprawdę jest fajnie, zaczynam tutaj szaleć w biurze, przygotowywać nowe rzeczy, jestem otoczony całym sprzętem, obrotówki, woblery, gumy, absolutnie wszystko, co tylko trzeba, żeby spędzić 2, 3, może 4 dni nad rzeką z Łukaszem, fajnie się bawić i nagrywać dla was odcinki, także trzymajcie kciuki bardzo mocno, żeby już nie spadł żaden meteoryt za chwilę na mój pociąg, żeby już się nic nie wydarzyło i zaczynamy sezon na grubo, zaczyna się robić ciepło, zaczyna schodzić lód z moich jezior, także już niedługo powinno wszystko wrócić do normy. Dwa słowa jeszcze o sponsorze dzisiejszego odcinka, czyli o Y-Foodzie. Jak zwykle zabieram Y-Fooda na takie wyjazdy, szczególnie właśnie kiedy to są długie, wielokilometrowe spacery nad rzekami, zamiast kanapek, zamiast czegoś obciążającego, plecaki, zamiast kuchenki, mimo tego, że uwielbiam gotować. Jedna taka buteleczka i można cały dzień spędzić nad wodą, łowić te pstrągi bez żadnej dłuższej przerwy. 30 sekund wystarczy, żeby ją opróżnić i nie czuć głodu i nie być ociążałym przez najbliższy czas. Wszystkie informacje na temat Y-Fooda macie w linkach w opisie, do tego kod zniżkowy na 10% ACE10, jeżeli macie ochotę zamówić i sprawdzić, a teraz już siedzę cicho, kończę się pakować i lecę. Trzymajcie kciuki i widzimy się nad wodą. Dotarliśmy właśnie na miejsce, nie męczyłem was ujęciami z trasy, masa drogi za nami, ale już jesteśmy trochę zmęczeni, ale bardzo ambitnie dzisiaj nastawieni, bo mieliśmy w zasadzie dwa wybory. Albo ruszyć na rzeczkę, gdzie tych pstrągów troszkę jest, ale bardzo ciężko o fajną, dużą rybę, albo wybrać się na miejsce, gdzie zazwyczaj jest maksymalnie jedno branie dziennie, za to ryby bardzo, bardzo fajne. Wybraliśmy tą drugą opcję. Także walczymy dzisiaj na maksa, dosyć duże przynęty, dużo kilometrów przed nami i potencjalnie jedna fajna ryba. Także trzymajcie bardzo mocno kciuki za mnie, za Łukasza, którego myślę znacie już wszyscy z wielu filmów, jakie powstały nasze wspólnie. Jeszcze nie, ale na pewno w przyszłości trochę więcej i klenie jakieś planujemy. Na pewno połowimy różnych, znaczy połowimy to za duże słowo, na pewno będziemy jeździli tak. Na wspólne wypady, natomiast dzisiaj, tak jak Tomek powiedział, ambitny plan, jedno branie, gruba ryba. Czy wyjedzie, czy nie, to też nie możemy tego okaże, obiecać. Tak, ale branie ale powinno branie być. Na pewno będzie, także ciśniemy. Tak jest, trzymajcie kciuki i widzimy się nad wodą. Proszę bardzo, ja dopiero szykuję sprzęt, a tutaj już falstart. Już podbierak większy, przynęty lepsze. Czuję presję po prostu. Chyba kamery. Nie są to może najpiękniejsze widoki na świecie, ani odgłosy natury, ale powiem wam, że po 3 miesiącach prawie non-stop w biurze, to dla mnie to miejsce to jest raj, długa wędka, woda bez lodu. Czy będą ryby dzisiaj, czy nie będzie, to i tak jest po prostu przepięknie. Jestem tak stęskniony normalnego łowienia. Tyle planów mamy z Łukaszem i na klenie w kwietniu, i na szczupaki w maju, i na bolenie na Wiśle, że jak tylko już z tym moim zdrowiem będzie wszystko w porządku, a zapowiada się, że jest, jak nie będzie jakichś szalonych obostrzeń, to ten sezon będzie można już otworzyć bez większego problemu. Jak te meteoryty nie spadną, rzeczywiście, to będzie można powalczyć. To tylko niestety zaczep. Jest ich tutaj trochę, ale takie niezbyt skomplikowane łowienie, że tak powiem. Ja oczywiście ekspertem nie jestem i wiele osób łowiłoby tutaj znacznie lepiej niż ja. Natomiast chodzi mi tutaj o to, że nie ma miliona powalonych drzew, nie ma miliona dołków tuż obok super płytkich płycizn, gdzie trzeba cudownie tą przynętę poprowadzić. Jest dosyć prosta, rynnowa rzeka.
trochę roślinności. I coś sprawia, że zdarzają się tutaj bardzo ładne ryby, ale no, dzieje się to niezwykle rzadko. Ale potencjał jest. W końcu nad wodą jestem, także tylko korzystać i tylko próbować. A czy będzie ryba i kto ją złowi, to już nie ma większego znaczenia. Chociaż przydałaby się. Poholowałby. Oj, poholował. Niewielki, łamany wobek. Ja absolutnie nie jestem ekspertem od handmade'u i w ogóle sprzętu pstrągowego, także tutaj za wiele wam nie będę opowiadał historii na ten temat. Większość przynęt, które mam, to są przynęty, które wyjąłem z Mystery Fishing Boxa na pstrąga. Robiliśmy sobie o tym live i stąd mam te przynęty. Łukasz oczywiście też częstuje w razie czego, no i jak nie trudno się domyślić, wszystkie te przynęty i prawie cały sprzęt z dzisiejszego odcinka możecie znaleźć na sklepie Fishing Store. Link do niego macie w opisie. To jest link taki, który wspiera FWA, jeżeli robicie zakupy przez niego. Także zapraszam i dziękuję przy okazji. I postaram wam się wszystkie te przynęty podpisać na ekranie, żebyście wiedzieli, na co łowię. Natomiast tak jak mówię, no nie jestem ekspertem. Będę chwalił dopiero, jak będę trzymał w rękach pięknego mazurskiego, chciałem powiedzieć. Daleko od Mazur jesteśmy. Jak będę trzymał pięknego, grubego pstrąga, to wtedy, jak nie ja, to Łukasz powie coś więcej na temat tych przynęt. Dla mnie najważniejsze póki co, że pracują fajnie, wygląda to nieźle i mogę tutaj te dołeczki obławiać. A czy one skuszą grubego, mądrego pstrąga? To się okaże. Co by tu założyć? O, może takiego pstrączka? O, fajniutki. Niewielki, chudziutki. Fajny. Zagiąć tylko za dziory i spróbujemy. O, fajnie. Druga miejscówka. Tam niestety zrobił się tłok i z jednej i z drugiej strony zostaliśmy otoczeni przez wędkarzy. Także zupełnie zmieniliśmy miejsce. Rzeka nadal dosyć prosta, ale jest już trochę i drzewek, i dołków. Stromych spadów. Z przodu Łukasz już zaczyna. Lecimy. Tego odcinka już najprawdopodobniej nie będziemy zmieniać, tylko będziemy szli przed siebie kawał drogi. I o ile w jedną stronę łowiąc idzie się fajnie, o tyle potem z wracaniem będzie już mniej miło. No ale czegoś się nie robi dla kropasów, tylko po prostu jak będzie to jedno branie, to je kurde wykorzystać. Niestety zaczyna pojawiać się słońce w takich warunkach, w takich miejscach o tej porze roku, słoneczko przy pstrągach, no niestety nic dobrego. Dlatego my jesteśmy ubrani mega grubo, a ryby będą chować się piekielnie głęboko we wszystkich zaczepach i dołkach. Przy tych mniejszych pstrągach nie jest to aż takie straszne, ale jak my tutaj polujemy na te najmądrzejsze, no nie ułatwi nam to sprawę. Fajne miejsce. Pozwolę wobkowi spłynąć trochę niżej. Plecionka jak najwyżej, żeby nie dotykała powierzchni. I teraz tam w nurcie, w miejscu. Pyk, pyk, pyk. Pyk.
pyk, 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 o, z takiego miejsca jak wysiadła gruba ryba. No ale przydałoby się branie jakiś kontakt. Coś na podniesienie morali. Opa, to tylko zaczep. To tylko zaczep. Nie mam niestety za dobrych wieści, uciekliśmy z tego pierwszego odcinka, żeby mieć trochę spokoju, żeby mieć dłuższy odcinek rzeki tylko dla siebie, bo jest to takie miejsce, powiedzmy, mało znane, ale jednak jak się okazuje, jest tutaj samochód, przeszliśmy kawał drogi i na kolejnym parkingu już są ludzie, już przeszli ten cały odcinek, którym mieliśmy przechodzić i nie wiem, co teraz będziemy robić, czy Łukasz decyduje, że poprawiamy po nich, czy lecimy w inne miejsce, nie mam zielonego pojęcia, zdamy się na niego, on zna te miejsca dużo lepiej, on o pstrągach wie znacznie więcej i jak macie ochotę posłuchać o tym, to zapraszam do niego na kanał, link jest w opisie, Łukasz również nagrywa dzisiaj odcinek i trochę o tych pstrągach fajnych rzeczy poopowiada, ja się skupię na widokach, moich ace'owych sprawach, bo tak jak wiecie, na pstrągach nie znam się wybitnie mocno. Spróbuję coś złowić, czy się uda, czy nie. Ten odcinek powstanie, a jutro najwyżej złożymy nowy plan i spróbujemy połowić w innych miejscach. Trzymajcie kciuki za to bardzo mocno. Ja teraz uciekam do Łukasza i zobaczymy, co on zaplanował na resztę dnia. No i co robimy? No niestety, spotkaliśmy ludzi, to się zdarza na pstrągowych rzekach. Zobaczyliśmy jakieś 500 metrów przed nami auto, więc no, nie będziemy toczyć wojny, ale odcinek, na który miałem duże nadzieje, niestety już właśnie ktoś zadeptuje, a to jest tak, że jakbyśmy poszli 3 godziny po nich, to pewnie byłaby szansa. Oczywiście wiadomo, jest szansa, że jak pójdzie się 5 minut po kimś, to się złowi, ale niestety tak standardowo to staramy się tak nie robić, no bo oni przepłoszą te ryby, nawet jak ich nie pokują, to je przepłoszą. Marszobieg. W tamtą stronę, bierzemy auto i... Do KFC! I jedziemy do KFC. Hurra! Nie, ale gdzie jedziemy teraz? Nie wiem. Nie, aha, nie po wiem. Drodze, dobrze. Jakbym wyszedł w tych trzcinowiskach, to coś wymyślę. O Boże. Dobrze. Trochę schudnę przynajmniej. Przyda ci się. Kolejne miejsce. Kolejne nadzieje. Niestety coraz mniejsze przez to, co widzicie. Zaczyna się robić lampa, a tak jak widać, no nie jest to rzeka, która kryje wiele zakamarków dla tych pstrągów. Także one albo leżą gdzieś poprzyklejane do dna na środku rynny i tam ich będziemy szukać przede wszystkim trochę większymi wopkami. Albo siedzą poprzyklejane do trzcin gdzieś tam przy brzegach, w miejscach zupełnie niedostępnych, także mamy coraz trudniejsze zadanie, do tego naprawdę mnóstwo ludzi jest dzisiaj nad wodą. Wiele z naszych odcinków jest już pozajmowanych. No ale nie poddajemy się. Dzisiaj postanowiliśmy sobie próbować dopaść tego większego. Jeżeli nie będzie rzeczywiście żadnej nadziei dzisiaj, to jutro spróbujemy w zupełnie innych miejscach. Ale teraz jeszcze resztę dnia za tym kabanem, za tym chociaż jednym braniem. A to jedną dużą rybą. Trochę kilometrów już zrobiliśmy dzisiaj. Także nie obraziłbym się, jakby Posejdon wynagrodził. No ale każdy, kto gania za takimi dużymi pstrągami, wie, jak to rzeczywiście wygląda, ile to trzeba pracy. Czasami wiele, wiele dni, żeby skusić tą jedną dużą, bardzo mądrą rybę. No ale trzeba próbować.
Ryba. O, ale malutki. I to nie wiem, czy nie szczupaczek. Nie wiem, czy nie szczupaczek. Nie, chyba nie. Ale malutka ryba. Pstrąg tak wygląda. Pstrąg. Tak, to tutaj przyjechaliśmy po jedną, ale za to dużą. Tak, bo ja nie wiem, jak wygląda pstrąg. To nie jakiś tęczak? Nie, ale taki blady rzeczywiście. Plan był rzeczywiście, żeby dzisiaj złowić jedną rybę, mieć to jedno branie i udało się. Co prawda miał być przynajmniej dwa razy dłuższy. Niestety maluszek, no ale przynajmniej wiem, jak pstrąg wygląda. Uciekaj. Pchełko. Opa. Średniej wielkości wobek w kolorze pstrąga, to jest prowokator chyba. I tutaj na środku nurtu stał niewielki pstrążek. No zupełnie nie tak to miało wyglądać to jedno branie. No, zupełnie nie tak miała wyglądać ta jedna ryba, no ale, ale jest. Jeszcze kawałek odcinka tutaj mamy, żeby obłowić. Problem polega na tym, że nie wiemy co dalej. Większość pobliskich miejsc już zajęta, obłowiona. No ale walczymy. Jest. Wyszedł przed chwilą raz i teraz powtórzył. Pstrążek. Nie chciałem nic mówić, jak po raz pierwszy wyszedł, żeby tutaj nic nie płoszyć. Poprawiłem 2-3 razy i wyszedł. Jest. Niestety ryba bardzo podobnej wielkości, no ale tu go trzymało, coś ładnego. Natomiast ryba podobnej wielkości, myślę, że około 30 cm. Fajnie, cieszę się, no ale nie takie były w planie. Miały być super pojedyncze, ale duże. Absolutnie nie chcę narzekać, bo po takiej przerwie to każda ryba cieszy, nawet średniej wielkości, czy nawet niewielki pstrążek. Po prostu no dzisiaj był ambitny plan uderzenia w te większe. Na tych odcinkach podobno właśnie tych niewielkich pstrążków praktycznie nie ma. Ejsik jak zwykle łamacz schematów. W miejscu, gdzie nie ma małych ryb, wyholował już drugiego, niedużego pstrąga. Dotarliśmy właśnie na ostatnią miejscówkę. Ostatni odcinek już niestety trochę szybszy, trochę płytszy. Te wszystkie głębokie, polne odcinki, gdzie spodziewaliśmy się kabanów, już pozajmowane albo już obłowione. Także dotarliśmy na ostatnie miejsce. Tutaj szansa na dużą rybę nadal jest. Ale tak jak mówię, woda jest troszkę bardziej płytka, także zmieniłem na
salmiaczka minęła i tutaj nad tymi wszelkimi góreczkami, kamieniami, patykami i dołkami będę się nim bawił. Nie zmieniam za często przynęt, owijem może 3-4 woberkami dzisiaj. Łukasz za to zmienia przynęty bez przerwy i gumką, i robakiem, i przeróżnymi przynętami. Ja nie mam takiej wiedzy, żeby patrzeć na rzekę i od razu wiedzieć, że tutaj powinien paść robak, tutaj powinien paść wobler, tutaj głębszy ster, tutaj płytszy. Także zdaję się na przynęty sprawdzone, na doświadczenie innych. No i zobaczymy. Fajnie by było, gdyby siadł jakiś większy, jak nie, to trudno. Na jutro mamy zupełnie inny plan, ale to zobaczycie już na kolejnym odcinku, mam nadzieję, z większą ilością ryb. Jak nie większych, to chociaż z większą ilością frajdy. Zabieram delikatniejszy spinning, delikatniejszy kijek i prawdopodobnie właśnie mniejsze przynęty. W ten sposób spróbujemy się pobawić ze średniakami, ale to wszystko będziemy dzisiaj przy herbacie wieczorem omawiać. Dość gadania. Próbujemy dopaść coś jeszcze. Idę z pomocą, a w zasadzie z kamerą. Misja ratownicza. O, się trzyma. Dzisiaj jest tak pechowy dzień, że oczyma wyobraźni już widzę, jak tu wpadam. Prawie pewnie, że to się może wydarzyć. No powiem tak, nie bez powodu trzymam kamerę. Powinieneś mnie trzymać za rękę teraz, żebym w razie czego mógł pociągnąć cię na dno. Jest! Uratowany. Czas na, mam nadzieję, ostatnią pozycję dzisiaj, nie dlatego, że chcę już kończyć łowienie, dlatego, że po prostu nie chciałbym już więcej przynęt urwać. Mam straszną słabość do łamanych woblerów i chętnie bym na niego połowił, ale on schodzi jednak troszkę za głęboko jak na tą rzeczkę, także myślę o czymś mniejszym, może bardziej srebrnym, lepiej widocznym przy takim fajnie zachodzącym słoneczku, chyba tak. Chyba wybór padnie na tego. Dość. Na dzisiaj absolutnie dość. Po tej kwarantannie, po tym siedzeniu w domu, po kilku kilometrach teraz przy rzece jestem spompowany na maksa. Dały nam popalić te ryby. Miały być piękne, pojedyncze szanse na wielkie, wielkie pstrągi. Wyszły dwa średniaczki, jedno branie. Tak bywa w wędkarstwie. Plan zupełnie niesprawdzony, ale na jutro mamy zupełnie inny. Jaki? To już dowiecie się na kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za dzisiaj. Połamania. Cześć. Szok. Zaspy. Jest. Jest. Trochę lepszy. Mówiłem, że mieliśmy dwa kontakty. O! Co tu się wydarzyło? Niemożliwe! Niemożliwe!